Pokaż podeszwę. Widać, że używane. Widać. Dzień dobry w niedzielne popołudnie. Dzień dobry w niedzielne popołudnie. To my i znowu jesteśmy w lesie. Jak to my. Przyjemne, spożyteczne dzisiaj. Czyli spacer. Wow. Niejadalny, ale co? Grzyby. Coś podobnego, czyli zależy od tego, co znajdziemy, zależy nasz dzisiejszy posiłek. Zapraszamy. Idziemy szukać jedzenia. Chcemy dzisiaj znaleźć coś do jedzenia. Chciałam powiedzieć, że my tutaj musimy zejść do bardzo z górki. O, wysokiej. Mhm. Bo ostatnio powiedziałam, że mamy błoto na dole i właśnie dlatego ono jest na dole, bo tu jest taki spadek. My naprawdę nisko schodzimy do lasu, ale już widzimy, że w porównaniu z ostatnim tygodniem jest bardzo dużo grzybów niejadalnych, więc mamy nadzieję, że te jadalne też się pojawią, bo jest naprawdę mokro. No to opowiedz, co zrobiłaś z termosem wcześniej? Zostawiłam w twoim plecaku. Ja się schyliłem. No i się wylało. Co się stało? Wylało się. Gdzie się wylało? Na ciebie. Na moje plecy. Karol jest poparzony. Przeprowadziła zamach na moje plecy. Zobaczcie, właśnie miałem mówić, że grzyby są, ale dopiero malutkie. Ale no widzę prawdziwka. Pierwszego w tym roku, w końcu. Już troszkę obgryziony. Ale właśnie chodzi o to, że dopiero zaczynają rosnąć. Zobaczcie go tutaj. Kciuk, nie? Mhm. Ale ja pamiętam tą miejscówkę, to rzeczywiście jest dużo. Tak, tutaj zawsze na tej polanie znajdowaliśmy bardzo dużo prawdziwków. No to szukamy. No ale to się dopiero widzę, wszystko zaczyna. Wszystko przed nami. Ale wiemy, że coś się dzieje. Zastanowimy się za chwilę, czy go bierzemy, czy zostawiamy i przyjdziemy następnym razem. Nie bierzemy go. Wrócimy tutaj za 3 dni. Nie chcemy też za dużo tutaj chodzić, bo potencjalnie możemy po grzybach chodzić, które jeszcze są pod ściółką. Tak, on jest tam, no przy drzewku. Także mamy jakiś tam punkt odniesienia, gdzie on jest. Pewnie są jakieś takie mikroskopijne, jakby tutaj ruszył ściółkę, to pewnie by znalazł kilka więcej, ale nie ma sensu, zostawiamy go. I teoretycznie on chyba nie był tutaj sam, bo tu jeszcze jeden jest zjedzony. Zobaczcie, jaki piękny bukiet. Niby jak opieńki, ale opieńki to nie są. To też jest prawdziwek, zobaczcie. Ale jest po prostu spleśniały. Dziwnie się zaczyna ten sezon w tym roku. To ja byłam. Przewrócony, kozak czerwony. Ja nie przewróciłam, ja go znalazłam. No wiem, wiem, nie to mówię. Tłumaczę, a to? Nie, o, ryc. O, lepszy ryc niż nic. Ela nie czuje, że rymuje. A tu? A tu to jest pewnie niejadalny. Nie, to już niejadalny. O Jezu, ile grzybów znalazłam. No zostawiamy, dla zwierząt leśnych. Brawo. Inaczej widzę. Ja widziałam tego biednego przewróconego tutaj, zamiast zobaczyć to, co tutaj jest pięknie rośnie. Patrzcie, jakie piękne. Także ja znalazłam jeden, a ty trzy. A tam? Nawet tam cztery jest? W sumie. No bo tak, kozaki zawsze rosną w ekipie. W kupie. W kupie siła. Także mamy pierwsze poważne grzyby w tym roku. Koźlarze, kozaki, jak to zwie, tak zwie. No i co, warto się zawsze rozglądać troszkę dookoła. Tutaj mamy następnego, tutaj przewrócony, koźlarz. No i idziemy dalej, zobaczcie, one tu już są jakiś czas dobry, bo to są stare grzyby. Tutaj następny, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, ci co pamiętają odcinki ze Szkocji. Worek przewiewny zamiast plastiku, do tego zbieramy. Bo wiecie, to nie jest oczywiste, że ludzie chodzą z koszykami po lesie, tak jak u nas. To jakby ktoś chodził z koszykiem wiklinowym po lesie, to by ludzie by trzeszczu dostali. Co on robi? Psychopata. No tak jest. Kupiłeś dwa. Ten jest mój, czy ten jest twój, a ja swój zgubiłem? Nie wziąłem dwóch tych, także wziąłem zamiast tego. Karol mi kiedyś kupił nóż na grzyby. Taki chyba romantyk. Pasujący do grzybów. Dobra, wykręcamy? Nie, tniemy, ale one chyba nic z tego nie będzie, raczej wydaje mi się, chociaż w sumie. Zdrowe. Zdrowe, no. O tego bierzemy? Nie, nie. Przewrócony się nie bierze. Tak? To ten też był przewrócony, ten co jest. Też nie bierzemy. Jest i pierwszy, no dobra, drugi. Tamten w sumie trochę się nie liczy. Prawdziwek. To był chyba drugi obok. Tutaj już coś go zawinęło. Czyli musi być ich więcej. No niestety, prawdziwek cały robaczywy. Trochę tego jest. Jest. Wystarczy. Opuszczamy las, lecimy dalej.
I minęły 3 dni. Witamy znowu. Witajcie w piątek po południu, jest dlatego tak troszeczkę ciemno tutaj w lesie, bo jest 17 godzina. My jesteśmy prosto po pracy i jedziemy sprawdzić, czy będzie coś na obiad dzisiaj. I ogólnie do tego Pradziwka nie pójdziemy, to ogólnie dlatego, że mamy dosyć daleko tam, a jednak troszkę za późno przyjechaliśmy, no nie mieliśmy innej opcji. Niedawno skończyliśmy pracę, ale także podejrzewam, że najbliższe kilka dni jeszcze tam dotrzemy. Na razie jedziemy na tą ścieżkę kozakową. A ja już szukam menu w okolicy, bo obiadu dzisiaj nie będzie z lasu. Ale co jednak zauważyliśmy, to o wiele więcej grzybów wszędzie. No i zobaczcie, weźmy na ścieżkę, co prawda nie na środku, ale tutaj mamy zjedzonego Prawdziwka. No bo go nie ruszam, bo jest objedzony, taki że szok. A to jest drugi, przewrócony. Jest i podgrzybek. No i zobaczcie. Ja znalazłam. Taki oto ładny, młodziutki kozak. Minąłeś. Minąłem. A ja, patrz, cię tu wyczaiłam, jakiego koleżkę. No piękny, piękny. Cudny. Coraz lepiej, chociaż kończy nam się już trasa tutaj. Śmiejemy, że wyniuchałem. Mówię, ale pachnie grzybami. No i ukazał mi się taki ładny kozak tutaj. Koźlarz. Ładny jak ładny. No jest. A że nie rosną same. Tu jest jakiś, tak? Tu jest jeden i tutaj jest jeszcze jeden. Ale powiem wam, że te kolory jesieni, to tutaj z tymi grzybami to się tak zlewają, dostaję oczy pląsów. Bardzo ciężko, albo po prostu może dlatego, że jest trochę ciemniej też, nie? Może. Pierwszy konkretny w tym sezonie. Niektórzy je słyszą, ale no nie, my jednak. Jeżeli robaczywy, to robaczywy. O. To chociaż kawałeczek zostanie. W środku lasu jest plandeka i stoi pod nią Bedford, tak? Bedford? Camper, zobaczcie. Rambler. W środku lasu znaleźliśmy kampera pod plandeką. Ciekawe. To sobie tutaj przyjeżdża na weekendowe wypady. Zobaczcie, my się teraz zaczynamy zastanawiać, czy ktoś tu nie mieszka przypadkiem. Ale panele są już zasypane, także raczej nikt nie mieszka. Czyli wyjaśnieniem tego może być to, że po prostu ktoś miał przed domem starego kampera, który już nie jeździł. Postanowił go sobie przywieźć do lasu i wykorzystać jako domek letniskowy. Można i tak. Dobra, tyle, bo jesteśmy kilometr od samochodu. Dobrze, jak widzicie, trochę ciemno się robi. Ale jeszcze wrócimy na przeszukanie tego lasu, bo jest potencjał. 100%. Ostatnio widziałam takiego mema w internecie i tak sobie teraz myślę, jakie to jest prawdziwe dla nas. To było coś w stylu, że żyjesz sobie spokojnie i tak dalej, jesteś dzieckiem beztroskim, a pewnego dnia się budzisz i masz swoje ulubione miejsce na grzyby. I to chyba jest starość. Chyba tak. Nie zmieniliśmy swoje zainteresowania z klubów na las. Ja mam świetny pomysł, jak wykorzystać te grzyby. Stek z sosem grzybowym. Jak to brzmi? Jesteśmy w domu, nie gotujemy dzisiaj w kamperze, no bo po prostu nie jesteśmy nigdzie na wyjeździe. Zobaczcie, tyle tego wyszło, nie ma zbyt wiele. Ale mam fajny pomysł, jak użyć te grzyby jako dodatek do fajnego dania. Grzybki sprawdzone, mamy jednego podgrzybka, większość to koźlarze i takie małe kawałeczki prawdziwka. Kroimy teraz na równe kawałeczki. Jest i wać pan prawdziwek. Tyle go mamy niestety. Pierwsza część bardzo prosta, plaster masła. Dorzucamy jedną małą cebulkę. I do zeszkolonej cebulki dorzucamy pokrojone w kosteczkę nasze grzyby. Świeże grzyby to jest to, już czuć w domu całym tym zapachem lasu. Coś pięknego. Już nam się ładnie podsmażyły. Dolewamy pół szklanki wody. I dusimy. Dodajemy sławną mieszankę, czosnek, chili, pieprz i sól. Sos nam zgęstniał. Dodajemy śmietanki. Dodajemy jeszcze natkę pietruszki. Nasza wersja akurat jest karbowana. Gotujemy dosłownie chwilkę. I sos mamy gotowy. Bierzemy drugą patelnię. I zobaczcie, tutaj mamy rozbew bułowy. 4 steki takie, które kroimy teraz w cienkie paseczki.
teraz robimy szybką marynadę, co jest nietypową rzeczą, z sosu sojowego. Nalewamy około 3-4 łyżek tego sosu. Sos nam się tutaj na boku fajnie miesza smakami. Tutaj mamy kolejny etap, gotuje nam się woda na szparagi. Patelnia nam się rozgrzała, wrzucamy całość. Makaron wołowy. Zobaczcie, podsmażyło nam się fajnie. Dodajemy taki ciekawy wynalazek. Suszony ser. Zrobi to fajną powłokę serową na tych kawałkach wołowiny. Makaron wołowy z sosem grzybowym, jakkolwiek to brzmi, ze szparagami i z grzanką smacznego. Także bardzo Wam polecam to danie, naprawdę było przepyszne. Jak widzicie, jesteśmy na garażu w tym momencie, gdzie stoi nasz kamper. Przyjechałem, bo przyszło mi parę fajnych rzeczy i chciałbym Wam jedną rzecz zwłaszcza pokazać. Mówiłem już o tej rzeczy na jednym z naszych filmów, a teraz zobaczycie, jak to wygląda fizycznie. I przyszły mi te zbiorniki, o których mówiłem właśnie. I to jest nasze, powiedzmy, szambo. Dlaczego szambo? No dlatego, że tak jak Wam mówiłem, bardzo często mamy problem z tym, że toaleta jest pełna. Jak w Kornwalii na przykład mieliśmy problem ze zrzuceniem toalety, bo nikt nie oferował tego. Każdy tylko i wyłącznie, jeżeli miał się zarezerwowany nocleg na tym kampingu. I cena takiego zbiornika to jest jedyne 15 funtów, czyli około 75 zł. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda względem naszej toalety. Dlatego są dwa i nawet w sumie myślałem o trzech, bo za tą cenę to w sumie nie jest jakoś, wiecie, nie jest jakoś dużo pieniędzy. A głównie chodzi o to, że jeden może być przeznaczony na toaletę, drugi na przykład na szarą wodę. 23 litry ma każdy. Niby 23 litry niedużo, ale zawsze to jednak coś pomoże. Jak widzicie, ma dwa wejścia, z przodu i z boku. Z boku się nadaje do tego, żeby właśnie spuszczać szarą wodę, a jeżeli chodzi o opróżnianie, to przez to, że ma takie wygodne uchwyty, bardzo łatwo jest opróżniać przez to wejście. Plan jest taki, żeby sobie to przytwierdzić do ściany, tam gdzie w tym momencie tamten stoi, na jakichś gumach, dlatego że bardzo rzadko używam tego nadkola do transportowania. Ogólnie chciałem w sumie ten zbiornik z paliwem przytwierdzić tam najpierw, z brzegu, a te dwa zbiorniki dalej, ale tak sobie pomyślałem, że ogólnie w planach mam połączyć się z naszym głównym zbiornikiem, jeżeli chodzi o napędzanie Webasto, bo jest to po prostu wygodniejsze. Dlatego ten zbiornik na razie tutaj jest, ale czy on tu będzie, to nie wiem. Czy one będą tam stały pełne? Oczywiście, że nie będą stały tam pełne. To jest tylko do transportowania ich na pusto. I mam nadzieję oczywiście, że będę ich jak najrzadziej używał. Jednak będzie mi się fajnie jeździło i nie będę marnował czasu na to, żeby szukać zrzutu wody w krytycznych sytuacjach. I właśnie tak to wygląda. I głównym kryterium, jeżeli chodzi o poszukiwanie takiego zbiornika, to było to, żeby ta dziura była większa od wylotu z naszej toalety. Jak widzicie, różnica jest ogromna. Wkładając tą rurkę odpływową z toalety, możemy spokojnie sobie opróżnić. I toaleta ma 23 litry, i to ma 23 litry, czyli idealnie wchodzi pełna kaseta. I w sumie zawsze największy problem mieliśmy właśnie z toaletą. Z szarą wodą przeważnie nie mieliśmy problemu, bo dlatego, że mamy dosyć duży zbiornik. I tak to po prostu wyszło, przyczepione jedną gumą i tak jak mówiłem, to nie będzie wożone tam pełne, tylko po prostu puste. Naciągnięte, trzyma się. I polecam takie rozwiązanie wszystkim, którzy nocują na dziko i nie chcą marnować czasu na szukanie serwisu. Moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Trzymajcie się, miłej niedzieli i do następnego.